Uroczystości przewodniczył Zenon kardynał Grocholewski, specjalny wysłannik papieski, legat papieski. Zapraszam do wysłuchania homilii z tego wielkiego wydarzenia, które to wydarzenie było zwieńczeniem, a jednocześnie zapoczątkowaniem wielkiego dzieła, które powstało w całej naszej radiowej rodzinie, dla całego naszego narodu, świata i przy udziale całego naszego narodu. Eminencjo, księże kardynale, ekscelencjo, nuncjuszu apostolski w Polsce, ekscelencje, księża arcybiskupi i biskupi, umiłowani współbracia w kapłaństwie, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych władz samorządowych, umiłowani w Chrystusie Panu. Jest dla mnie powodem ogromnej radości fakt, że przypadło mi konsekrować ten Kościół pod wezwaniem Matki Bożej, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. I to w imieniu papieża Franciszka, który łączy się z nami podczas tej uroczystości. Wiemy, że dzisiaj na placu świętego Piotra podczas audiencji pozdrowił wszystkich nas tutaj obecnych. Cieszę się także bardzo, że ta świątynia od samego początku będzie sanktuarium. Wybudowanie tej świątyni jest kontynuacją poprzednich szlachetnych dzieł powstałych w Toruniu, dzieł godnych podziwu i najwyższego uznania, jak Radio Maria
Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Są one wszystkie owocem miłości, miłości ogromnej rzeszy Polaków z kraju i rozsianych w różnych częściach świata. Są owocem ich miłości do Pana Boga, do Kościoła, do Ojczyzny, do prawdy, do dobra. Ta miłość skłoniła nas i skłania, mówię nas, bo i ja też czuję się zaszczycony przynależnością do tej wielkiej rodziny Radia Maryja. Ta miłość skłania nas do wspierania tych dzieł modlitwą i ofiarnością. To też wyrazy mojego uznania rozciągają się na wszystkich ludzi tworzących wspólnymi siłami te szlachetne inicjatywy. Wypada tutaj wyrazić wielką pochwałę dla księży redemptorystów, a w sposób szczególny dla ojca Tadeusza Rydzyka, który nie zraził się trudnościami, a zwłaszcza tyloma atakami zmierzającymi do tego, by powstrzymać, zniszczyć te dobre dzieła, sprawić, by ich głos nie docierał do polskich rodzin, do polskich umysłów i polskich serc. Ojciec Tadeusz opierał się odważnie tym atakom podejmowanym o zgrozo ze strony tych, którzy chcieli i chcą uczyć demokracji i wolności mediów. Kochani, źródłem prawie wszystkich nieszczęść w świecie, jak wojny, wyzysk, głód, niesprawiedliwości, nienawiść, kłamstwa, morderstwa i tak dalej, źródłem tych wszystkich nieszczęść są trzy pożądliwości. Trzy żądze. Żądza posiadania, jak najwięcej mieć. Żądza władzy, panowania nad innymi, dominowania i po trzecia żądza przyziemnych przyjemności, wyżycia się. Dzieła ojców redemptorystów, o których wspomniałem, radio, telewizja, Wyższa Szkoła i teraz ta świątynia zmierzają wręcz w przeciwnym kierunku. Cokolwiek oni otrzymują, to nie po to, by mieć, ale by dawać, by ubogacać słuchaczy prawdziwymi wartościami, jakich dostarcza nam Ewangelia i nauka Kościoła, by propagować te wartości, które życie na tej ziemi czynią lepszym i prowadzą do zbawienia wiecznego. Te dzieła pracują nie po to, by dominować, lecz by służyć. Z wielką radością słyszałem słowa obłożnie chorej kobiety, że Radio Maryja wyzwoliło ją z opresji i lęku, że już nie korzysta z innych środków masowego przekazu, lecz modli się z tym Radiem Maryja i to napełnia ją pokojem i mocą. Słyszałem też od niemało osób, że telewizja Trwam otworzyła im oczy na wiele rzeczy. Myślę, że prawie każdy z nas tutaj obecnych słyszał podobne stwierdzenia i przeżył dobroczynny wpływ tych toruńskich mediów. Te ośrodki nie pracują też po to, by zaspokoić pożądliwości ciała, by doświadczać przyjemnych przyziemnych przyjemności czy rozkoszy, ale
poświęcają się dla innych, podejmują ochoczo trud za cenę wielorakich wyrzeczeń i niejednokrotnie upokorzeń. Jednym słowem, te ośrodki powstałe, jak powiedziałem na początku, z miłości wielu serc, realizują swoją misję w służbie miłości. To miłość do słuchaczy, do Polaków, do Kościoła przynagla te ośrodki do budowania cywilizacji miłości, do propagowania tego, co służy dobru i prawdzie, do przeciwstawiania się temu, co szkodzi, co jest złem, co obraża Boga i prawdę o człowieku. Skłania więc za przykładem świętego Jana Pawła II, między innymi, do obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, do przeciwstawiania się aborcji, eutanazji, manipulowania życiem ludzkim, skłania do ukazywania prawdy o rodzinie zakorzenionej w naturze ludzkiej, do obrony godności małżeństwa i rodziny, jak i praw rodziców do wychowania własnych dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Skłania do przeciwstawiania się wszelkim formom nienawiści i obłudy. Pewno są i tacy, którzy te akty miłości interpretują jako wypływające z nienawiści do kogoś. Ale trudno. Pana Jezusa oskarżano nawet za to, że bluźni Bogu. Oskarżano go, że jest opętany. Że przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. A przecież on wszystko czynił z miłości, także wtedy, gdy mówił twarde słowa prawdy. On był samą miłością. Myśląc o tym, trudno oprzeć się wrażeniu, że ludzie żyjący rzeczywiście nienawiścią nie umieją inaczej interpretować słów i czynów kogoś innego, które nie są po ich myśli, jak tylko jako wyraz wrogości. Nas to jednak nie może zrażać, bo jesteśmy powołani do miłości i nikt ani nic nas od tej drogi odwieść nie może. Ani cierpienie, ani doznawane niesprawiedliwości, ani oskarżenia takie czy inne. Nikt i nic. A my w przeświadczeniu, że tylko miłość zwycięża, jak mówił święty Maksymilian Kolbe, będziemy kochać wszystkich i modlić się także za tych, którzy wyrządzają nam krzywdę, czy wprost nas nienawidzą. Świadomi słów Pana Jezusa, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Tak. To w obrębie miłości, która chce duchowo ubogacać innych, powstały te wspaniałe dzieła. Dzisiaj mamy nowy powód do radości. Piękna świątynia pod bardzo ambitnym i pełnym dynamizmu wezwaniem Maryi, gwiazdy nowej ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Chciałbym w tej homilii wskazać na wymowę tej nazwy. Ewangelizację. Dla każdego chrześcijanina jest rzeczą bezsprzeczną, że największym aktem miłości, największym aktem miłosierdzia jest właśnie ewangelizacja. Jest przybliżanie człowiekowi Boga. Jest ubogacanie człowieka Bogiem.
To jest największy akt miłości, ubogacanie ludzi największym dobrym. A współczesny świat tak bardzo potrzebuje tej ewangelizacji. Do uczestników pierwszej pielgrzymki Radia Maryja do Ojca Świętego w 1994 roku święty Jan Paweł II powiedział, cytuję: wielka jest dzisiaj potrzeba przepowiadania Ewangelii w naszej Ojczyźnie. Potrzebne są ludziom autentyczne słowa. Potrzebne jest słowo, które buduje, a nie dzieli, które wlewa otuchem w zlęknione serca. Słowo czyste, proste, głoszące miłość i prawdę. Takim słowem jest orędzie zbawienia. Jest nim sam Chrystus. Prawie we wszystkich przemówieniach do rodziny Radia Maryja, a było ich przynajmniej 10, święty Jan Paweł II podkreślał jego zadanie ewangelizacji i wskazywał na wkład, jakie to radio, telewizja wnoszą w różne formy głoszenia Chrystusa. Ale tytuł tego kościoła to nie Maryja Gwiazda Ewangelizacji, ale Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji. Przymiotnik nowej podkreśla wymiar aktualności i dynamizmu misyjnego tej nazwy. Po raz pierwszy, jak się wydaje, terminu nowej ewangelizacji użył święty Jan Paweł II podczas swojej pierwszej podróży do Polski w Krakowie, w Mogile dnia 9 czerwca 1979 roku, a więc już na początku swego pontyfikatu. Od tamtego czasu wezwanie do nowej ewangelizacji powtarzało się w jego nauczaniu z coraz większą częstotliwością. Nowa ewangelizacja stała się niejako leitmotywem całego jego pasterzowania. W różnych przemówieniach, kazaniach, dokumentach święty Jan Paweł II pogłębiał ten nowy wymiar ewangelizacji i przedstawiał jego program. Wskazywał na jej konieczność. Konieczność nowej ewangelizacji, mając na uwadze przede wszystkim sytuację współczesnego świata, zwłaszcza w krajach tradycyjnie katolickich, sytuację przesiąkniętą z obojętnieniem, ze świadczeniem, sekularyzmem, konsumizmem, materializmem, brakiem zmysłu moralnego, brakiem odniesienia do Boga, nawet w stosunku do najpoważniejszych problemów życiowych. Napisał, cytuję: jedynie nowa ewangelizacja może zapewnić rozkwit czystej i głębokiej wiary, zdolne nadać tym tradycjom krajów chrześcijańskich siłę prowadzącą do autentycznej wolności. Ten temat nowej ewangelizacji został podjęty przez następców świętego Jana Pawła II na stolicy Piotrowej, jak i przez episkopaty wielu krajów i kontynentów w dokumentach przez nie wydawanych. Nic więc dziwnego, że tytuł tej pięknej świątyni łączy nową ewangelizację ze świętym Janem Pawłem II. To on był jej inicjatorem, autorem jej programu i entuzjastycznym realizatorem. Jak mocny wpływ wywarło to nauczanie świętego Jana Pawła II na przepowiadanie i postawę Kościoła, świadczy wymownie fakt, że z woli papieża Benedykta XVI 13. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które miało miejsce od 7 do 28 października 2012 roku
zostało poświęcone właśnie tematowi nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Nowej ewangelizacji dla przekazu wiary. Tenże papież nieco później listem apostolskim w formie motu proprio z 16 stycznia 2013 roku ustanowił w kurii rzymskiej nowe dykasterium. Ustanowił papieską radę do spraw nowej ewangelizacji, mającą być w służbie tejże misji w całym Kościele. Nie zdążył jednak Benedykt XVI wydać dokumentu będącego owocem wspomnianego zgromadzenia synodu biskupów. Dokonał tego papież Franciszek adhortacją apostolską Ewangelii Gaudium, radość Ewangelii. Ewangelia zawiera w sobie radość, by się dzielić tą radością pełni entuzjazmu. W tym kontekście trudno nie wspomnieć słów wielkiego uznania, jakie święty Jan Paweł II wypowiedział do pielgrzymów Radia Maryi 23 marca 1994 roku, a więc po 2 latach działalności tego radia. Cytuję słowa papieża. Już dzisiaj można to powiedzieć, że cenny wkład Radia Maryja dzieło nowej ewangelizacji buduje. Cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do cywilizacji miłości. To dzieło było potem kontynuowane nie tylko przez Radio Maryja, ale także przez późniejsze inicjatywy, jak Telewizja Trwam czy Wyższa Szkoła. Co do nowej ewangelizacji, by nie było nieporozumień, chciałbym podkreślić 2 fundamentalne rzeczy. Nowa ewangelizacja nie polega na głoszeniu nowej Ewangelii, bo Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. To znaczy nie polega na głoszeniu nowych treści, których źródłem byłaby współczesna mentalność czy kultura. Nie polega na naginaniu orędziu ewangelicznego do panujących ideologii, jak to chcieliby niektórzy. W nowej ewangelizacji chodzi głównie o to, jak wielokrotnie podkreślał święty Jan Paweł II, by Ewangelia była głoszona z nową gorliwością, z nowym zapałem, nowymi metodami, zastosowaniem nowych środków wyrazu dostosowanych do konkretnych potrzeb i warunków. To zadanie podjęli w Polsce odważnie i zdecydowanie ojcowie redemptoryści przez ich rozliczne inicjatywy. Po drugie, wszyscy jesteśmy powołani do tej nowej ewangelizacji. To mówił Sobór Watykański II, to wielokrotnie podkreślał święty Jan Paweł II, o tym mówił papież Benedykt XVI i to powtarza papież Franciszek we wspomnianej adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. Pisze on, cytuję, na mocy otrzymanego chrztu każdy członek ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem. Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji. I czymś niestosownym byłoby myślenie o schemacie ewangelizacji prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta wiernego ludu byłaby tylko odbiorcą ich działań. Nowa ewangelizacja powinna pociągać za sobą nowy protagonizm
każdego z ochrzczonych. To przekonanie, pisze papież, przybiera formę apelu, apelu skierowanego do każdego chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swojego udziału w ewangelizacji. Każdy to może czynić słowem, przykładem życia, modlitwą lub ofiarnym wspieraniem podejmowanych inicjatyw. Ewangelizacja, nowa ewangelizacja, gwiazda nowej ewangelizacji. Już papież Paweł VI nazwał Maryję gwiazdą ewangelizacji. Natomiast w wypowiedziach świętego Jana Pawła II, inicjatora programu nowej ewangelizacji, ta nazwa wybrzmiała jeszcze mocniej w formie gwiazdy nowej ewangelizacji. Jan Paweł II często używał tej nazwy. Także w liście apostolskim Novo Millennio in Unte z 6 stycznia 2001 roku mógł napisać, cytuję, wielokrotnie w minionych latach przedstawiałem Najświętszą Pannę Maryją i przyzywałem ją gwiazdą nowej ewangelizacji i dzisiaj wskazuję na nią jako promienną juczenkę i niezawodną przewodniczkę na naszej drodze. Uzasadniając taką postawę, Jan Paweł II wyjaśniał. Pobożność Maryjna jest podstawowym elementem ewangelizacji, ponieważ Maryja jest żywą Ewangelią. Ona najlepiej i najdoskonalej urzeczywistnia orędzie chrześcijańskie. Jest wzorem, który wszyscy powinni naśladować. Bez Maryi Ewangelia traci swoją konkretność, zniekształca się i przemienia w ideologię, spirytualistyczny racjonalizm. Dziewica Maryja, królowa apostołów bowiem, jak zaznaczył Sobór Watykański II, łączyła się zawsze wewnętrznie ze swoim synem i współpracowała w szczególny sposób w dziele zbawienia. Fundamentalne elementy nowej ewangelizacji, jak niezachwiana wiara, gorąca miłość, znajdują w Maryi niedościgły przykład i sugestywną inspirację. Jednym słowem, te toruńskie ośrodki powstały, jak zaznaczyłem na początku, z miłości wielu serc, realizują swoją misję w służbie miłości, w służbie nowej ewangelizacji. Nie trudno zauważyć, jak bardzo jest ona potrzebna w naszym kraju dla dobra Kościoła, dla dobra narodu. Stąd głęboka, dalekowzroczna i zarazem prowokująca wymowa tej nowej świątyni, łącząca nową ewangelizację z jej genialnym inicjatorem, świętym Janem Pawłem II, i zgodnie z jego życzeniem pod auspicjami Maryi, gwiazdy nowej ewangelizacji. Konieczna jest w Polsce nowa ewangelizacja realizowana po myśli świętego Jana Pawła II. To znaczy, jak już wspomniałem, z nową gorliwością, nowymi metodami, zastosowanie nowych środków wyrazu zgodnie z wymogami czasu. Tak, nowymi metodami, zastosowaniem nowych środków wyrazu. W tej perspektywie należy zauważyć, jak bardzo potrzebne są dzisiaj w naszym kraju dobre media katolickie. Potrzebne są szkoły katolickie. Potrzebne są wyższe uczelnie katolickie.
potrzebne są wyższe uczelnie katolickie i nie tylko wydziały teologiczne, których mamy wystarczających, aż może nadtąd potrzebne są wyższe szkoły z różnymi wydziałami katolickie. Potrzebne jest więc to, co z miłością i w bólu, nie zważając na trudności i przeszkody, tworzono tutaj w Toruniu. Tylko miłość jest twórcza. Niech ta miłość, która przyczyniła się do powstania tych jakżeż potrzebnych ośrodków nowej ewangelizacji tutaj w Toruniu, potęguje się i wyzwala nowe siły i twórcze inicjatywy, by ubogacić nasze życie największym dobrem, Bogiem i Jego miłością. Świątynia katolicka, moi drodzy, nie jest jak inne świątynie, będące tylko miejscem jakiegoś kultu, lecz świątynia katolicka jest wieczernikiem. Jest wieczernikiem, w którym Chrystus nieustannie przemienia swój największy i odkupieńczy akt miłości, to znaczy swoją mękę i śmierć na krzyżu, w chleb i wino, które spożywamy i w tej formie pozostaje obecny w tabernakulum. Niech za przyczyną Maryi, gwiazdy nowej ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, ta świątynia, którą za chwilę będziemy konsekrować, stanie się życiodajnym miejscem spotkania z Chrystusem. Z Jego nieskończoną miłością niech przepełnia nasze serca entuzjazmem i uświadamia nam, że jesteśmy powołani do miłości, a więc do ewangelizacji z nową gorliwością. Niech pomaga oczyścić nasze serca z wszelkich form egoizmu i realizować autentyczną miłość w naszym codziennym życiu. Niech koronuje i opromienia działalność także Radia Maryi, Telewizji Trwam i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Niech będzie potężnym ośrodkiem, skutecznym impulsem nowej ewangelizacji w naszym kraju. Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji, stawiaj się za nami, by serca biskupów i kapłanów przepełniała żarliwość duszpasterska, by każdy katolik zdawał sobie sprawę z tego, że i on jest powołany do ewangelizacji, by ludzie coraz bardziej otwierali się na miłość Boga i łaskę z wysoka. Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji, oręduj za nami, by nasz kraj dochował wierności Ewangelii, by w naszym kraju zawsze zwyciężało dobro i prawda, by w naszym kraju nie zabijano nienarodzonych dzieci, by szanowano godność każdego człowieka, by nie deprawowano młodego pokolenia. Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji, módl się za rodziny rozbite, za wątpiących we wierze, za szukających, za wrogów naszej wiary, za nienawidzących nas, za cierpiących niesprawiedliwość. Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji, bądź przy każdym z nas. A Ty, święty Janie Pawle II, powtarzaj przed tronem Boga błaganie wypowiedziane przez Ciebie na polskiej ziemi. Niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój,
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. Wysłuchaliśmy homilii, którą wygłosił jego eminencja Zenon kardynał Grocholewski, legat papieski na uroczystość konsekracji sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II 18 maja 2016 roku w Toruniu. Zapraszam Państwa do współtworzenia tej porannej katechezy, do Państwa wspomnień, do zauważenia wyrażonych przez księdza kardynała, myśli, telefony do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dzwoni Anna z Krasnego Stawu. Chciałam podziękować księdzu biskupowi, a kardynałowi, ponieważ w tych słowach bardzo głębokie myśli powiedział, że miłość jest twórcza, a miłość od Boga właśnie to jest taki klejnot, nie? Bo on daje nam tyle mądrości i właśnie cały czas nawiązuje do tej nowej ewangelizacji, to znaczy, że mamy umysły i serca przepełniać miłością Bożą i Jego Słowem. I tego ciągle trzeba nabywać tej wiedzy czystej, nie takiej ze świata, tylko wiedza czysta, głęboka jest ze Słowa Bożego, bo żaden klejnot nie jest równy tej mądrości. A wtedy Bóg nas obsypie wielkim bogactwem. Będziemy napełnieni Jego światłem, prawda, mądrością i będzie właśnie dla nas wielką rozkoszą. Dla tych, co już u drzwi tej mądrości czekamy. I właśnie zauważyłam, że teraz, jeżeli nasze serca są przepełnione miłością,
i tą wiedzą czystą, to spotykamy właśnie się w gronie. Ja mam taką koleżankę, no, po 80 lat ma, jest więcej, 86, ale ona ze mną i pragnie czytać właśnie Słowo Boże, rozważać, bo mówi, to jest największe bogactwo. I czasami nawet 4 godziny, to upływa nam jak 5 minut, bo właśnie tylko Bóg nam daje tą wielką miłość. I często, no, sobie jakichś poetów też przypominamy. Teraz odkryłam takiego wspaniałego poetę z Żółkiewki, tutaj z naszego rejonu. Był uratowanym Żydem. Jak on pięknie pisze też, że niech miłość od Chrystusa będzie dla nas jak wiecznie młode kwiecie, rozesłane po polach i łąkach na całym świecie, zebrane w bukiet przez Twoją dłoń, prawdziwą budzą, prawdziwe budzi piękno i woń. I każdego dnia rozpalaj miłości żar, bo tylko miłość Boża ma swój urok i czar. Jakie to piękne, że tylko w Bogu się zakochać. I on też tak pięknie pisze, że czasami modli się, żeby mu Pan Bóg dał skrzydła, żeby mu starość nie zbrzydła, bo już ma 85 lat. To wspaniałe, dlatego że my teraz mamy właśnie ten naród polski, jak na przykład powiedział już noblista belgijski, że naród polski to bardzo szlachetny naród, że on z każdego takiego grobu wydobywa zmartwychwstanie, że my podnosimy się z kolan i ciągle odkrywamy tą miłość Bożą, że ona w naszych sercach jest. I teraz ten maj, i teraz czerwiec, wczoraj właśnie ta miłość Chrystusa rozlewa się po naszych wioskach, po naszych miastach i daje nam tą wielką radość przebywania z Nim. I jaka wspaniała też jest i pogoda, to słońce. I jak była taka ulewa u nas, to myśmy się z tą koleżanką modliły, żeby nie było grzmotów, żeby nie było z jakiego, no, straty, prawda? Tylko żeby to wszystko, tak jak za czasów Noego, rozkwitało wielką zielenią, piękną potęgą taką majestatyczną. Bogu jest majestat i piękno, że wszystko ma swoją barwę i swoje kolory, prawda? To słońce tak nas pięknie upala i daje życie przede wszystkim, życie każdemu z osobna. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Anno, z Panem Bogiem. Marian, katolicki głos w naszym domu. Prosimy bardzo, halo. Halo, halo. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzwoni Bernadeta z Wrocławia. Prosimy Pani Bernadetę. A mogę już powiedzieć? Tak, jesteśmy na antenie, tak. Rozumiem. Chciałabym powiedzieć tak, bardzo krótko.
Otóż miłość jest bardzo ważna. Najważniejsza miłość do Boga. Ale również patrząc na dzisiejsze czasy, kiedy oglądniemy się wstecz na historię naszej ojczyzny, naszego pięknego kraju, często były to sytuacje historyczne, tragiczne. W tej chwili módlmy się do Boga o wielką jedność w narodzie, ażeby wszystkie siły, jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład. Miłość w narodzie jest bardzo, bardzo ważna. I chodzi o to, żeby nie było podziałów, żeby cały naród był jednością i zjednoczony z miłości do Boga. Dziękuję i szczęść Boże. Dziękuję z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, 17 minut po godzinie 9. Dziękuję za współtworzenie tego czasu. Może jeszcze odbierzmy jeden ostatni telefon. Prosimy, halo. Można już? Jesteśmy na antenie, tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Wanda. I powiem tak, że właśnie sanktuarium świętego Jana Pawła II Wielkiego to dzieło Boże, dowód wdzięczności wszystkich Polaków za pontyfikat naszego papieża Polaka, bo to za Jana Pawła Wielkiego, świętego, oczy zwrócone były ku naszej ojczyźnie na wszystkich kontynentach świata i poznano nasz naród chwałę polskiego oręża. I to jest właśnie nasza siła wiary, która nie daje się złamać, wycofać, przestać walczyć. My wierzący właśnie mamy tę niesamowitą siłę, zawierzenie Bogu, zaufanie Jezusowi, pozwalające wszystko znieść i przezwyciężyć. Bo tego nauczyli nas właśnie święta Faustyna i święty Jan Paweł Wielki. Pozdrawiam serdecznie naszych biskupów łódzkich, bo też brali udział w tej procesji dziejów historii Polski. Szczęść Boże. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Jeszcze raz gorąco i serdecznie dziękuję, pozdrawiam i te miłe wspomnienia, które pozostały z tej uroczystości, niech owocują w naszym życiu.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy godzinkami ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zacznijcie wargi nasze palić, Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać szczęście moje. Przebądź nam miłościwa Pani Głupo Bosy, a wyjmij nas z potężnych nieprzyjaciół Bosy. Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu i równemu i Duchowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i witaj Pani świata. Niebieska Królowa, witaj Panno na Panny, gwiazdo porankowa. Zawitaj pełna łaski, wszechświat na światłości, Pani na Bogu świata, śpiesz się z Panna złości. Ciebie monarcha wieczny, obiegu swojemu, za matkę obrał swobu jednorodzonemu, przez które ziemi okno i nieba ogniste, i powietrze i wody stworzył przez drożyste. Ciebie obrubienice przyostawił sobie, poprzez zemstwo Adama nie ma prawa w domu. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko i wziął ją na mieszkanie do przybytku swego. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzi, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli, co nie kajda te, któregoś Ty, Panno, porodziła Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieku. Amen. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu. Bogu chwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy. A wyjmij nas z potężnych nieprzyjaciół Bosy. Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu i równemu i Chłostnemu Bogu Świętemu. Jak była na początku i zawsze i nigdy, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj, Panno mądra. Do mnie poświęć
otworzył Duchu Święty.